program współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz przez portal wdolnymśląsku.com. Smog letni. Smog letni, wydawać by się mogło, że to jakaś sprzeczność, ponieważ smog najczęściej kojarzymy z zimą, ale to nieprawda. Latem również mamy problem z zanieczyszczonym powietrzem, zwłaszcza w dużych miastach, tam gdzie jest ruch samochodowy, bo smog letni wiąże się przede wszystkim z ruchem samochodowym. Pod wpływem słońca, z cząsteczek, które wydobywają się z rur wydechowych, tworzy się tak zwany ozon. Ozon kojarzy nam się dobrze, ale tylko wtedy, kiedy tam wysoko, w górnych warstwach atmosfery, chroni nas jako warstwa ozonowa przed promieniowaniem kosmicznym. Tutaj, na dole, przy gruncie, jest to niestety niebezpieczna forma tlenu dla nas. No i w ten sposób, kiedy mamy do czynienia z ozonem przygruntowym, nasz układ oddechowy i w ogóle wszystkie inne organy są mocno obciążone i ta nadmierna ilość smogu, ta nadmierna ilość ozonu w powietrzu nazywa się właśnie smogiem letnim. Tak, on się dobrze kojarzy. Lato, smog, pewnie ciepło. Smog letni, często zwany smogiem Los Angeles, generuje się przeważnie w miastach, w kenionach ulic. Co jest potrzebne do smogu letniego? Suche powietrze, duża ilość tlenku azotu, duża ilość pyłów, stojące nieruchome powietrze zasilane spalinami samochodowymi. Powodują go głównie samochody, emitując duże ilości tlenku azotu, który pod wpływem promieni słonecznych przekształca się częściowo w inne związki, głównie są to emisje powstałego w wyniku czego w tych reakcji ozonu. Ozon O3 jest bardzo aktywnym gazem, bardzo silnie uszkadza błonę śluzową układu oddechowego i wywołuje bardzo negatywne zjawiska zatrucia człowieka. Po kilku minutach oddychania takim smogiem już zaczynamy się czuć źle, zaczynamy być lekko zatruci. Smog letni bywa czasami też nazywany smogiem kalifornijskim albo smogiem typu Los Angeles, gdyż właśnie stamtąd tam to pojęcie zostało ukute, tam ten problem był szczególnie dotkliwy, jest ciągle szczególnie dotkliwy. W Polsce mają z nim przede wszystkim problem największe aglomeracje, Warszawa, ale też Wrocław i inne duże miasta.